dzisiaj kontynuujemy obecność filmowców w Teatrze Telewizji. Ta obecność jest znacząca i ważna bardzo. Drugim przedstawieniem będzie przedstawienie pana Kazimierza Kucy, naszego gościa, ale przedtem pokażemy przedstawienie reżyserii Andrzeja Przyrowskiego, którego pan zna bardzo dobrze, i dokumentalisty przede wszystkim, twórcy filmów dokumentalnych. I to, co pokażemy, czyli adaptację książki Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem, jest właściwie w jakimś sensie przedłużeniem, czy też jakąś taką reprezentacją tej pasji twórczej reżysera, ponieważ ta książka jest, ma charakter reportażowy. Zrobiona została też w takiej manierze pewnego reportażu telewizyjnego, mówię o to, co przedstawienie, jak Państwo zobaczą. Adaptację dokonali autorka Hanna Kral i Andrzej Rozowski. To jest opowieść o Marku Edelmanie, ostatnim żyjącym wówczas przywódcą powstania w getcie w Warszawie, a również lekarza kardiologa w Łodzi. I tam są jakby takie dwa plany. Plan ten wspomnień wojennych i plan współczesnych perypetii medycznych, można powiedzieć, bohatera. Ja tematem, można powiedzieć, łączącym te dwa plany jest życie ludzkie, wartość życia ludzkiego. Byłem wtedy gońcem w szpitalu. No i taka była moja praca, stać przy bramie na Umschlagplatz. Nasi ludzie wyławiali z transportu tych, których należało uratować, a ja ich potem wyprowadzałem jako chorych. Najpierw przechodzili koło mnie ci bez numerków na życie. Niemcy je rozdali, takie małe białe kartki z pieczątką. Ci, którzy je dostali, mieli pozostać, także całe getto miało jeden, jedyny cel, zdobyć taki numerek. Ale później przyszli po tych z numerkami. Ważniejszą rolę odegrali filmowcy wtedy, jak się narodził Teatr Telewizji, ponieważ oni wnieśli z kolei do Teatru Telewizji wigor, warsztat filmowy. Początkowo Teatr Telewizji znalazł się w siłą rzeczy, siłą bezwładu, w rękach ludzi teatru, reżyserów teatralnych, którzy dosyć mechanicznie fotografowali te teatry, które albo robili w telewizji, ale nie mieli zbyt wielkiego pojęcia o rzemiośle filmowym. I ta przydatność filmowców, kiedy się zaczął rozwijać telewizji, mi się wydaje być ważniejszy niż pożyteczność reżyserów filmowych w teatrze. W tej wnęce kilku własowców, może pięciu czy siedmiu, gwałciło dziewczynę. Tak, stali do niej w kolejce, jak kolejka się skończyła. Ta dziewczyna wstała i przeszła przez całą salę, taka biała, naga. Usiadła tam w kącie. Wszyscy to widzieli, ale nikt się nie ruszał. To ciężki przypadek. Wie pan o tym? Wiem, panie profesorze. Nie robi się operacji w takim stanie. Wiem. To inteligent, co? Tak. Nie lubię inteligenckich serc. Taki inteligent za dużo przedtem myśli, a my później mamy kłopoty z tętnem. Panie doktorze, czy pan jest pewien, że ta krew mi odpłynie, kiedy żyły przejmą funkcję tętnicy? Robiliśmy próby na zwłokach, to odpływała. Na zwłokach. Wstrzykiwaliście preparat, nie krew. Poza tym nie było ciśnienia w żyle. Ale pod ciśnieniem też odpływała. Ale skąd my wiemy, jak się zachowa żywe serce? On umrze bez operacji. Ha. Spektakl opowieści Hollywoodu, według sztuka Christophera Hamptona, bardzo dobrego autora angielskiego, autora oryginalnych widowisk, scenariuszy i adaptacji rozmaitych, przygotowana w końcówce 1986 roku. Premiera była 22 lutego 1987, przygotowana przez pana Kazimierza Kuca w Krakowie, gdzie wówczas był głównym reżyserem
I to w ogóle jest taki spektakl, który z wielu powodów jest bardzo istotny dla historii teatru telewizji. Pewnego dnia ze zdumieniem stwierdziłem, że mężczyzna stojący obok mnie w toalecie to Heinrich Mann, starszy brat Tomasa. Ponieważ zawsze stanowił on dla mnie swego rodzaju ideał, zapytałem go, czy nie zechciałby wypić ze mną kawy w kantynie. Z kawą, którą my znamy, oczywiście to nie ma nic wspólnego. Chociaż we Francji przez ostatnie miesiące w ogóle kawy nie było. Tak, trudno sobie wyobrazić Francję bez kawy. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł resztę życia spędzić we Francji. Niech mi pan powie, czego oni od nas tu oczekują, co my tu mamy robić? Nie zawracać im głowy, a zresztą nie wiem. No tak, ale mamy pisać jakieś scenariusze. Teoretycznie, tak. A co to są scenariusze? Opowiadania, które można sfilmować. To jest fikcja. Co by było, jak było, gdyby Ellen był w Nowym Jorku i w Hollywood i to opisywał. To jest tragikomedia. Tak, i trafia do środowiska emigracji wojennej, czyli bracia Manowie i całe towarzystwo, co państwo zobaczycie, pokazywane bardzo też ironicznie. No, dlatego, że Eden von Horvath był trochę przypominał Mrożka. Miał taki dystans, był Austro-Węgier, taki obcy w Niemczech, łaził po tych knajpach, patrzył, jak potem ci przyszli Führerzy kombinowali, jak zrobić wojnę i tak dalej. I to opisywał. I to nie interesowało specjalnie. A potem, jak zaczęli szukać Amerykanie, no to patrzył, że był taki facetik, który przeżył, bo on nawet tego. No i tego. I tak się to zaczyna, że jest to niezwykła fikcja o bardzo ważnej rzeczy. O to jest taki komedia o wielkich pisarzach niemieckich, pochodzenia żydowskiego albo mające koneksję z Żydami, którzy uciekli w ostatniej chwili z Niemiec przed władzą Hitlera. Przypomniałem sobie, że po I wojnie światowej Heinrich był najsławniejszym pisarzem niemieckim. Natomiast nazwisko Thomasa Manna w ogóle się nie liczyło. Ogarnęły mnie wspomnienia. Przypomniałem sobie, że przez całe lata 20. nie rozmawiali ze sobą. A później w 1929 wielu z nas uważało, że Nagrodę Nobla otrzymał nie ten brat, który powinien. To przedstawienie, ono od strony właśnie formy telewizyjnej jest niezwykle ciekawe, bo tak, to nie jest na pewno sfotografowany teatr, o czym pan mówił przedtem. Nie jest to też film robiony jakimiś środkami z użyciem plenerów tam i tak dalej, i tak dalej. Robiony na 5 kamer, jak naliczyłem, w tym ośrodku krakowskim, czyli montaż równoczesny. Natomiast i poprzez traktowanie tej przestrzeni telewizyjnej w sposób bardzo ciekawy, ale również w ogóle szukanie, co jest istotą telewizji, prawda? Tymczasem zaś znalazłem sobie nowy, a właściwie bardzo stary sposób na podciągnięcie się w angielski. Amerykanie na ogół nie lubią, jeśli kobieta zarabia 8 razy tyle, co oni. To głupota jest. Dziewczyna, co mnie bierze na kolację. Mnie wodzi do prasy. To chcesz, żeby ja narzekał? Widocznie Europejczycy są inni. Myślę, ty nie... Anstelą. Postawa. Postawa. Jest również popularny u Europie. Nie tylko ty jesteś inny. Dziękuję.